to duża sfera zainwestowania w województwo warmińsko-mazurskie. Piotr Harasim, witam w Barwach Warmii i Mazur, w studiu telewizji Kopernik. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, jakie doświadczenia z funduszami unijnymi ma nasze województwo? Ile pieniędzy udało się już zainwestować? Fundusze unijne dla województwa warmińsko-mazurskiego to przede wszystkim wyraźny rozwój w każdej sferze społecznej, gospodarczej. Myślę, że na przestrzeni tego dwudziestolecia jest to wymiar ogromny, bo liczymy, że jest to obszar gdzieś 34 miliardów złotych, które napłynęło do regionu i to nie tylko regionalne programy operacyjne, ale programy sektorowe, programy centralne, interregi, wszelkiego rodzaju przygraniczne projekty realizowane, także to duża sfera zainwestowania w województwo warmińsko-mazurskie i to kolejny regionalny program operacyjny, który kończymy w 100% zaangażowaniu w budowaniu właśnie w nasz rozwój. A czym nowa perspektywa różni się od tej poprzedniej? Nowa perspektywa ma jeszcze, można powiedzieć, bardziej podkręconą śrubę wymogów ze strony Unii Europejskiej. Po prostu realizowane są polityki Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje cel tematyczny drugi, zielona Europa, zbilansowana, zrównoważona, ale również cyfryzacja. To takie główne obszary, gdzie zainwestowanie będzie duże w przestrzeń gospodarki. No oczywiście innowacyjność, nowe technologie, konkurencyjność na rynku, co mieliśmy teraz, ale wielka też jest tutaj nadzieja, bo mamy nieco więcej pieniędzy niż w poprzednim okresie programowania. Udało się donegocjować ponad 500 000 000 euro. Mamy 1 731 000 000 euro do zagospodarowania w regionie, więc przygotowujemy się do przyszłej perspektywy bardzo z dużą nadzieją. 4 października tego roku zainaugurowano konsultacje społeczne w sprawie nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. Jaką formę mają konsultacje, no i jaki jest ich cel? Konsultacje mają formę powszechną. Spotykamy się w obszarach tak zwanych strategicznych interwencji, czyli te obszary, które wymagają jakby specjalnego spojrzenia indywidualnego w oparciu o strategie lokalne i naszą strategię województwa. Konsultacje dotyczą projektu programu na przyszły okres programowania. Przede wszystkim celem jest nauczenie się tej nowej perspektywy, zasad, reguł, też tych wymogów, które musimy spełnić, no i oczywiście przygotowanie się do wdrażania, ale również też wsłuchujemy się w różne uwagi, wsłuchujemy się też w takie dyskusje, podpowiedzi, które ze strony beneficjentów zawsze są bardzo cenne, także myślę, że po tych konsultacjach zarząd określi ostateczny wariant programu, zatwierdzi go i przystąpi do negocjacji z Komisją Europejską, ale wcześniej musi być podpisana umowa partnerska między rządem a Unią Europejską. Mówiąc o nowej perspektywie unijnej, o jakich pieniądzach dla regionu możemy mówić? No to są duże środki, to są miliardy złotych, natomiast w wymiarze euro to jest 1 731 000 000 euro, także pieniądze bardzo znaczące. Do tego wszystkiego dochodzi Polska Wschodnia, tam jest do podziału 2,5 miliarda euro na 6 województw. No i oczywiście statystycznie można tu uzyskać 400 milionów euro, ale trzeba uczestniczyć w konkursach, także musimy być pierwsi, musimy być przygotowani, musimy dobre projekty bardzo szybko w pierwszym rozdaniu złożyć, żeby uzyskać wyraźny zastrzyk dofinansowania. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, był państwa i moim gościem. Piotr Harasim, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie państwa. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.